Marcin Walas i Szymon Pocheć w niedzielny wieczór zabrali mieszkańców gminy Ćmielów w wyjątkową muzyczną podróż. Koncert przy tężni solankowej przyciągnął ogromną liczbę osób. Wakacyjny, relaksacyjny, rekreacyjny, wszystko co pod tym słowem się zbiera. Panowie tutaj dokładnie już nam wyjaśnili na samym początku, czym się różni rekreacja od relaksacji. Wprowadzili w nas w taki nastrój właśnie melancholijny, gdzie możemy tak spokojnie się odstresować, nabrać sił po mijającym tygodniu i przed nowym tygodniem ciężkiej pracy. Dodatkowo podczas wydarzenia prezentowane były fotografie Katarzyny Stan. Na koncercie pojawiły się całe rodziny. Wspólnie wsłuchujemy się w tą muzykę relaksacyjną, prawda, odprężenie, to co nas stresuje na co dzień, więc dzisiaj możemy sobie tu wszyscy wspólnie z mieszkańcami odpocząć. Cieszę się z tak dużej frekwencji, że mieszkańcy dopisali, bo to dla nich organizuje i Dom Kultury, i ja jako burmistrz, w związku z tym zadowolenie, jest satysfakcja, że inwestycja po prostu, w którą niektórzy nie wierzyli, okazała się takim sukcesem i przyciąga właśnie rzesze ludzi, którzy chcą w dobrym klimacie odpocząć i przede wszystkim być w naszej gminie Ćmielów. Potrzebę rozwoju kulturalnego dostrzega młode pokolenie mieszkańców gminy. Jest to potrzebne młodym ludziom, ponieważ mogą się wspólnie spotkać w gronie przyjaciół, najbliższych i posłuchać muzyki, tak, i się zrelaksować przy tym. Ten koncert był pierwszym popandemicznym koncertem. Dzięki łagodzeniu obostrzeń udało się wszystko dopiąć na ostatni guzik. Planów na organizację imprez jest jeszcze w tym roku wiele. Bardzo dużo byśmy chcieli zrobić, na pewno. Duże były plany co do tego roku, jeżeli chodzi o imprezy kulturalne. Tak jak już mówię za każdym razem, koronawirus pokrzyżował nam plany, ale staramy się z powrotem wyjść do mieszkańców, staramy się, żeby z nimi się spotykać. I dzisiaj właśnie to jest tak, po takiej dość długiej przerwie, bo od 8 marca, kiedy było ostatnie takie wydarzenie. Warto wspomnieć, że na co dzień przy tężni solankowej mieszczącej się na placu przy Domu Kultury imienia Witolda Gombrowicza czas spędza wiele osób. To atrakcja, która cieszy się zainteresowaniem zarówno mieszkańców, jak i przyjezdnych. Władze gminy chcą doprowadzić do tego, że Ćmielów będzie miejsce, gdzie zacznie działać turystyka. Mam kolejny pomysł, aby na drugiej części, po drugiej stronie właśnie tężni usytuować również fontannę podświetlaną, taką, która by również przyciągała rzesze mieszkańców na upały, ale również i na chłody, z ławeczką, w miłym klimacie, żeby przeważnie w weekendy, bo wtedy mamy wszyscy wspólnie czas na to, by odpocząć, choć ja nie zawsze, ale mieszkańcy, żeby mogli po prostu też skorzystać z walorów. To, co jest w innym mieście, jest piękna fontanna we Wrocławiu, w Lublinie. To jest teraz na topie, w związku z tym też chciałabym dopasować charakterem wizualizację takiej właśnie fontanny również i na rynku w Ćmielowie, po prostu żeby ten rynek żył. Zarówno dyrekcja Domu Kultury imienia Witolda Gombrowicza, jak i burmistrz Joanna Suska zapewniają, że w Ćmielowie będzie się działo dużo, przy tym zachęcają do śledzenia stron internetowych instytucji.